Nowy rok to nowe promocje w serwisie Neba. W ofercie znajdziesz kilka nowych kategorii, których oferty są, można by rzec, wyśmienitą sprawą dla Twojego portfela. Na stronie znajdziesz kategorię gier poniżej 50 zł, gdzie doszukasz się znanych tytułów ze świata strategii. Co więcej, kategorie te udoskonalą atrakcyjne ceny wszelkich dodatków, jakie zdecydowanie urozmaicą Twoją rozgrywkę. Warto również wspomnieć o tym, że dziś mija termin zdobycia 10% zniżki na najlepsze gry roku 2022, więc jeśli planujesz zbędne wydatki, wykorzystaj kod widoczny na ekranie, aby zdobyć wymarzoną grę jeszcze taniej. Firma łączy się z setkami zweryfikowanych sprzedawców, aby zaoferować Ci jak najlepszą cenę względem tych na rynku. Dlatego kliknij pierwszy link w opisie już teraz i zapoznaj się z ofertą. Eneba, najszybciej rozwijająca się platforma handlowa dla graczy. Support, całe życie support, jak to mawiał kiedyś Szymi Sims w swoim kawałku. No to dzisiaj zagramy sobie takiego pseudo-supporta w roli dżunglera. No jest to Morganka. Morganka sama siebie została wybrana tylko przez to, że żeby skontrować trzy możliwe matchupy. Mowa tutaj o Treszyku, o Hekarimie oraz po części o Echo. Gramy sobie Dark Harvesta, połączonego z takimi ofensywnymi, tradycyjnymi, wręcz bym powiedział, runkami, które nam tutaj na Morgance mogą towarzyszyć. Będziemy zbierali staki, będziemy jakoś podpalać przeciwników, żeby tym samym zadawać im jeszcze więcej obrażeń. I czemu mam Teemo na supporcie? Nie pytajcie się mnie o to. Na pewno będzie to zaskakujący gameplay, który będzie do samego końca turbo śmieszny, bo będziemy podpalali przeciwnika. Dobra, zmutujmy sobie profilaktycznie każdego, żeby nam nikt tutaj dosłownie nie przeszkadzał. No i co, zacznijmy cleara. Tradycyjnie, widzowie, będziemy tutaj full clearowali naszą Morganką tylko po to, żeby nie tradować z przeciwnikiem na siłę. Doskonale wiecie, że my z Hekarimem to raczej nie mamy zbyt korzystnego matchupu, więc koniec końców na spokojnie będziemy sobie tutaj halowali się wraz z biegiem czasu. Jeżeli ofensywnie ktoś podejdzie za daleko na jakiejś roli, to po prostu skontrujemy. Zepsuta jest opcja z wyłączaniem runek? To ty gadasz. Niemożliwe. Ktoś mi pisał na czacie, że da się to na spokojnie wyłączyć. Ja akurat nie lubię tego systemu runek, bo większość matchupów, które rozgrywam pod własne indywidualne zestawienia czy chociażby umiejętności, nie są polecane przez te systemy. Super jest to dla początkujących graczy, bo ktoś potrafi zrozumieć co niektóre elementy, albo ma łatwiejszą drogę, nie? Dla takiego średnio zaawansowanego zawodnika, średnio zaawansowanego gracza, to każdy po prostu będzie się śmiał z tego, co oni tam wymodzili. System oparty na przykład 2 czy tam 3 miliardach gierek. Z jednej strony super, ale z drugiej strony w to nie do końca wierzę. Bardziej te systemy są zrąbane, że są przystosowane pod kompetitiva, a nie pod solo kolejkę. Powiecie, gra drużynowa, granie pod siebie nawzajem, a nie robienie czysto damage'a, pod który na przykład teraz gram to spotkanie. Wiecie, jakiego builda na przykład mi ten system polecił? Zagrać pod kometkę, albo zagrać pod m.in. jakiegoś first strike'a, bo to ma chociaż jakieś praktyczne zastosowanie. To jest jedyny etap, czy jedyny element, który jest użyteczny pod Morgankę, ale bardziej jest przypisany do roli niestety takiego wsparcia. No trudno mi to mówić, ale no niestety jest jak jest. Cześć Aszka, dzięki, że spaliłaś flesza, mordo. Dzięki, że bijesz się między moimi minionkami i dzięki, że się zlałaś pod siebie. I teoretycznie dałaś mi kolejnego fraga. O, następny treszyk. O, mordo. Masz healka? Nie masz heala, szkoda. Ej, żyję. A tu ku mojemu zdziwieniu jeszcze trochę HP mi zostało. To prawdopodobnie przez to, że puściliśmy losowe W w ich minionki czy w ich osoby. Bo nie wiem czy wiecie, ale za pomocą pasywy Morganka się leczy. Taka ciekawostka. Więc jeżeli macie naprawdę bardzo mały stosunek HP-ków, to używajcie swoich umiejętności w kierunku wroga, bo tym aspektem jesteście w stanie przeżywać. Przecież nie trzeba wykorzystywać tych run, które możesz tworzyć samemu jak kiedyś. Ja wiem o co chodzi. Tylko ktoś się mnie po prostu pyta na czacie, co o tym sądzę, to wypowiadam się, że jest to niepraktyczne dla mnie. Można to oczywiście wykorzystywać własne runki jak kiedyś. Czy ma to na przykład potencjał dla początkujących graczy, czy średnio zaawansowanych? Dla początkujących tak, dla średnio zaawansowanych nie. W skrócie tak to mogę oznajmić. Czy myślicie, że jestem w stanie tego Mundo powstrzymać? Kurde, jakim cudem ja to trafiłem? Prawda? No dobra, raczej gościu umiera, bo mam go na RC. Także gitara się ma. Ale dziwne to było, że ja w ogóle tego hooka trafiłem. Sorry, hooka, no klatkę. Zwał jak zwał.
Prawda? Co wy robicie? Czy ja wiem, że oni chcą Drake'a obronić. To ma ręce i nogi, ale... Ojojoj. No Caitlynka, ja cię już bardziej nie uratuję niestety. Ale mogę tutaj tak ofensywnie Hekarima chyba wyłapać. O, ktoś się zlewa pod siebie teraz. Ej, kogoś trafiłem, tylko nie wiem kogo. Kogoś trafiłem, ale IDK o kogo chodziło. Nie no, to się trzeba postarać, że tak powiem. Cztery osoby raptem stały obok mnie i wszystkie przeżyły. Niesamowita sprawa. Jeśli chodzi o Kleda, to jedna z niewielu postaci, o których się nie wypowiem i podziwiam wszystkich graczy, którzy tym grają. Dlaczego? Pewnie pewność siebie w tym piku to podstawa, nie? Bo kontrolujesz zawsze tą furię i przede wszystkim widzisz matchup, czy widzisz jakby sytuację, gdzie wchodzisz, gdzie 3/4 społeczności uznaje to za niebezpieczne i się wycofuje. Gracze takiego Olafa, czy gracze chociażby takiego Kleda mają to coś w sobie, że starają się grać turbo agresywnie. Nieważne jak, nieważne gdzie. Byle żeby do przodu. Ale się zlałeś pod siebie, czaisz? Ale tą klateczkę to mogę trafić. Tą klateczkę, cyk. Oj. Dobra, no nie trafiłem. Cóż. Bywa. Bo teraz tak. Hekarim nie może nic absolutnie zrobić, bo my go deklasujemy za chwilkę podpaleniem. Z drugiej strony jeszcze zainwestujemy w zonie. A z trzeciej strony jeszcze złożymy demonika. I teraz w 100% będziemy przeciwnika podpalać, penetrować i tym samym posiadać bardzo dużo przelicznika pod względem ability powera. Jak na moje, Morganka jest naprawdę godna polecenia w sezonie 13, bo ku mojemu zdziwieniu, mimo takich licznych nerwów, które dostała w przeszłości, do tej pory działa znakomicie i widzieliście, że raptem całego cleara wykonaliśmy w 3.30. Samemu, pamiętajcie o tym, samemu. Bo ten Mordekaiser na początku mi w żadnym stopniu nie pomagał, I tym sposobem co nieco się to niektóre aspekty przedłużyły. Oj, się zlałeś pod siebie, mordo. Dzięki za donata, hehe. Jakbym to trafił. Jakbym to widzowie trafił, to byłbym w niebo wzięty. A tak to co, dupa gówno, nie? Ej, jak zabiję trasza, to nie będzie mógł uciec. No bo patrzcie to, teraz gościu leje pod siebie. Ja mam z niego bekę. No teraz ucieknie mi na RC, wiadoma rzecz. Ale dostaniesz ogłuszon. Nie dostałeś ogłuszenia. Ciekawa sprawa. Trafiłem Q. Pamiętajcie o tym, że Q trafiłem. Trafiłem Q, ale w minionka. Dobra, złóżmy sobie w takim razie Liandrę. Kupmy sobie profilaktycznie co chcemy zonie. Zonia to tak wygląda, jakbyśmy defensywnie grali, nie? To kupmy sobie może od strony kodeksu, żeby chociaż zachować CDR-ki i pocisnąć dalej w jakieś medżajki. No medżajka to byłaby teraz mile widziana, bo teraz mam zamiar nie umierać od tego momentu ani razu w tym gameplayu. Prawdopodobnie, jak to powiedziałem, umrę jeszcze z 4 razy tradycyjnie, ale liczą się chęci, tak? Jeżeli ktokolwiek by pytał, dlaczego maksuję W, odpowiedź jest prosta. Obszarowe obrażenia i tym samym jeszcze więcej podpalacie przeciwnika, jeszcze więcej się leczycie. Dodatkowo też pragnę dodać, że W posiada efekt, że skracamy sobie czas odnowienia na tychże oto golemach czy jakichś innych obozach. W konsekwencji możemy wykorzystywać nawet podwójnie tą umiejętność, bo kiedy mamy cooldown skończony, to aktywujemy po raz kolejny. Dlatego koniec końców Morganka sama siebie fajnie czyści dżunglę po kolei, co prawda? No niby powoli, ale z drugiej strony radzi sobie całkiem korzystnie. No i superowo. Zobaczcie widzowie, jakie damage jesteśmy w stanie generować z naszej kałuży, zadając obrażenia potworom. Raptem za proste stanie w miejscu i proste obijanie przeciwnika. Już zrobiliśmy 1500 obrażeń za proste stanie w miejscu i proste puszczenie kałuży pod przeciwnika. Przez to każdy przeciwnik zlewa się praktycznie pod siebie. No i my jesteśmy do przodu, my się cieszymy i to my wygrywamy. Z racji tego, że ten heraldik to już domknie temat, no to ja tutaj profilaktyczną kałużę postawię. Trochę podpalamy przeciwnika, trochę go popołkujemy, bo trzeba go widzowie wygnębić. Póki mamy taką okazję, to trzeba to wykorzystywać. Jakkolwiek by to nie brzmiało, no to tak to będzie brzmiało, hehe. O, siema? Nie. Zostaw mnie, no.
Siemanko, czy pamiętasz mnie? Miałem kiedyś coacha u ciebie na diance w brązie. Znalazłem jednak o wiele bardziej praktycznego bohatera, jakim jest Amumu. Wygrałem 10 gier pod rząd, jednak granie tankiem w brązie jest dobrym pomysłem. To mówiłem już regularnie od dwóch, raptem 3 lat na moim kanale, gdzie faktycznie mechanika jest złym pomysłem, jeżeli chodzi o low elo. Bo każdy możliwy matchup wymaga od ciebie jakiegokolwiek zapoznania się z postacią i wykorzystywania combo w dosyć odpowiedniej kolejności. A takim tankiem stoicie w miejscu. Po prostu stoicie w miejscu i macie wyrąbane. Dlatego takie matchupy polecam zawsze dla low elo graczy, bo one nie wymagają zbytnio specyficznej mechaniki i tym samym poznacie podstawy. I dzięki temu wasza dewizja pójdzie w górę. I to bardzo często porównałem do takiego, nazwijmy to swojego przysłowia, że lepiej zagrać 15 gierek, wbić na przykład platynę i się cieszyć z wygranej oczywiście i tam platyny, niż jeżeli tryhardować 200 dosłownie gierek w jakimś ironiku czy jakimś brązie, grając potencjalnym jakimś zadem czy coś. Ja mam totalnie gdzieś jakieś takie, wiecie, argumenty typu, bo ja mam honor, bo coś. Mówiłeś tak w trakcie coacha, fakt, jednak musiało to trochę czasu minąć, żeby to zrozumieć. A, czyli jednak moje lekcje są praktyczne. To całe szczęście, że ktoś to zrozumiał i docenił smak, nie wiem, moich porad i dzięki temu ma teraz wyższą dywizję albo cieszy się z większego win ratio. Także gratulacje serdecznie dla ciebie, Krzysztofie. I że cię pamiętam, wybacz, ale niestety nie. Bo od tamtego momentu to chyba bardzo dużo osób przekołczowałem i mi się tak trochę miesza. Jakie uwolnięcie, co jest? 5. Dobra, całe szczęście, że teraz chociaż posiadam Zonię, bo Zonia w tym matchupie jest naprawdę priorytetową sprawą. Bo każdy możliwy matchup, który podchodzi do mnie, czy odchodzi, to generalnie stara się za wszelką cenę mnie spróbować unicestwić. A z Zonią jest to mało prawdopodobne. No teraz jak dostanę efekt nietykalności, to każdego, że tak powiem, pobejtuję. Powiem, o nie, ma mało HP i cyk, i odpalam ereczkę. I każdy dostaje na po prostu swój piękny ryj. Yasuo mi zabrał Reda swoją drogą, nie? Nie złapię go. Oj. No to niefortunnie wyszło teraz z tym cooldownem. Ale chociaż udało się dostać darmowe asysty, więc za darmo przynajmniej żeśmy nie padli. Dwie, jak nie trzy asysty powinniśmy tutaj dostać. A chyba już dostaliśmy, bo Thresha zabiliśmy, Echo oraz Doktora Mundo. O, go jeszcze zabił. Jestem po prostu w szoku teraz, co moje oczy zobaczyły, nie? Gościu ewidentnie stąd teleportował do tego grzyba Teemo. Jeszcze zdążył wyłapać Hekarima. Ten Hekarim naprawdę nie mógł mieć innej alternatywnej drogi na ucieczkę. To było tak głupie, że aż gniade. Synapse, masz to? Czemu ty takich akcji synapse nie wrzucasz? Ej, zróbmy tego Drake'a, czemu nie chcecie? Czy ten Drake jest totalnie free? Wiem po części, że oni chcą oddać Drake'a kosztem, znaczy chcą oddać Drake'a kosztem chyba na Shora, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale come on, jeżeli enemy leśnik nie żyje. Wow. Czy naprawdę chciałeś do mnie? Wow. Wow. Po prostu kurde, wow. A wracając do tego challenge'u, o którym wam mówiłem wcześniej, że ani razu nie umrę, no to umarłem 3 razy więcej, nie? Bo miałem 2 DD, a teraz mam 5. Także widzicie, u mnie jest to taka tradycyjna wersja, że jak powiem nie umieraj challenge, to a nagle umrę. Bo czemu by nie? Ale żeście zbejtowali. A zlajesz się pod siebie chociaż. Całe szczęście. Okej. Okay. No ja ci wariacie już nie mogę niestety pomóc. Mogę go zeslowować, ale to jest wszystko, co mogę ci tutaj zrobić. Ale wyszło spoko. Ocaliliśmy naszego AD Carry. Zabiliśmy ich AD Carry, więc dwie pieczenie na jednym ogniu. Wiesz, ile sekund max Morgana może stunować jednego przeciwnika? A chodzi ci o maksymalnego stuna. To wydaje mi się, że raczej 7, aka 9 sekund. Pamiętam jakieś kanały takie lolowe, typowo takie testujące limity to testowały. I pamiętam, że tego maksymalnego stuna testuje się z Everfrostem. Jak masz wariacie Everfrosta na Morgance, to jesteś w stanie zrobić perfekto po prostu stuniksa. Potem żadna po prostu aszka ci nie straszna czy coś. W ogóle what the fuck. A ja nie mam Zoni. Okej. Okay. Warto wiedzieć takie rzeczy na przyszłość. Ja tu planowo, widzowie, chciałem już
potencjalnie wskoczyć, kliknąć w zonie, zrobić heheszki. A tutaj ku mojemu zdziwieniu tak nie było niestety. Zobaczcie, ile damage'a już łącznie zadaliśmy z płonącego damage'a z Liandry. 4323. To jest dosłownie chory przelicznik. Więc jak ktoś by się zastanawiał, skąd Morgana tyle bije, to właśnie z tego itemu. I to jeszcze fajnie podkręca demoniczek, jak zresztą widzicie. I jeszcze to podkręca Zonia oraz Medżajka z full wystakowanymi stakami. Tak śmiechy śmiechami, ale biegam sobie z kwiatka na kwiatek, z alei na aleję, puszczam sobie jakąś ofensywną klateczkę do przodu i nagle ku mojemu zdziwieniu ktoś otrzymuje tyle damage'a. Dziwne, co? Mega dziwne. Kurde, gościu pasywę ściągnął, niestety. Jakby ten Moon do tej pasywy nie ściągnął, to raczej byłby martwy teraz. Kogoś trafiliśmy, nie mam pojęcia kogo. A, no tak. Mistera doktora Mundo, który sieje spustoszenie tym, że jest po prostu nie do powstrzymania. Ej, ty spłoniesz, czaisz? Zlała się pod siebie. I pójdziemy sobie po ostatniego Drake'a. W ogóle widziałem, że jakiś protip jest, że można zrobić tutaj Drake'a tak po prostu cały czas kajtując. Patrzcie to. Widzicie? Jestem w stanie kajtować Drake'a tym sposobem. Taki protip dla osób, które grają Morganką bądź chcą się nauczyć grać. Jesteście w stanie w taki oto sposób kajtować Drake'a, dosłownie w sezonie 13. Stoicie w tym miejscu i puszczacie tu kałuże. Więc nawet kiedy jest niebezpieczna sytuacja, to możecie to w taki oto sposób wykorzystywać. Kto wie, może wam się to przyda, może nie do końca. Nie wiem, ale wolę powiedzieć, niż jeżeli tego potem żałować. Zbudujemy Morello. Ja wiem doskonale, że chcielibyście tutaj zobaczyć pewnie Rabadona, ale patrząc na całokształt, to już no gierka tyle nie będzie niestety trwała, żeby dostakować jeszcze dodatkowe 1000 złota. A tak to skontrujemy przeciwnika jednego za drugim odnośnie antyhila i raczej będę mógł w stanie powiedzieć, że za pomocą jednego W każdy się zleje pod siebie. Widzę, że mamy istny gangbang ze strony naszych przeciwników. Spoko. Elo. Elo V2. Kurde, najgorzej, bo gościu posiada te swoje pasyweczki i mnie będzie gonił teraz. Ale z drugiej strony procentowe mu wpajamy. Dobra, elo. Nie masz teraz pasywki. I co teraz, mordo? Taki cwany byłeś? No, postój sobie. No co, 18 killi robi wrażenie. 10 na 10 gameplay. Patrzcie, jak ta aszka po prostu płonie. I to nawet i na spawnie. Taka ciekawostka. Wiedziałeś, że jak rozwalisz golemka, to z niego małe krosy wylecą? No oczywiście, że tak. To jest tradycja, która panuje w tym gameplayu od lat, więc Ameryki, że tak powiem, wariacie nie odkryłeś. I tyle w temacie, no. Łącznie ze statystykami 18-50 zakończymy to spotkanie. No i widzicie sami, że Morganka była w stanie wykierować gierkę praktycznie 1 na 9. Przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, moi drodzy, to piękne starcie, w niecałe 31 minut rozgrywki zakończyliśmy je prawie że z perfekcyjnymi statystykami, wynoszącymi 18-50, jak wam wcześniej wspominałem, a jeżeli chodzi o nasz damage, no to zrobiliśmy po prostu pogrom, zrobiliśmy turbo oro, więc tym sposobem zdominowaliśmy naszego Hekarima prawie że czterokrotnością, dlatego polecam serdecznie zainteresować się taką oto Morganką, bo jest to niby niewielki pik, niewierny można by powiedzieć, niedoceniany, ale zarazem jakże skuteczny, kiedy złożycie odpowiednie przedmioty, odpowiednio kontrując przeciwnika. Subskrybujcie po więcej, lajkujcie materiał dla zasięgów oraz wpadajcie częściej na moje transmisje na żywo, gdzie nagrywam tego typu wymysły, czy chociażby wasze propozycje czatu. Do zobaczenia następnym razem. You.